Dzień dobry, z tej strony Maciek z firmy Mavkar, a przed Państwem jeden z bardziej lubianych kompaktów w Polsce, Hyundai i30 z silnikiem 1.4 benzyna, jak się nie mylę, to jest chyba 109 koni, czy tam 107, bo delikatnie się ten samochód zmieniał. Auto ma przebieg 175 tysięcy, pierwsza rejestracja w 2009 roku, więc nie jest taki stary. I cóż o aucie. Auto, jak widać, w kolorze czerwonym, na alufelgach, z ładnymi oponkami z 20 roku. Klocki tarcze też są świeże. Auto przed umyciem zmierzyłem miernikiem lakieru. Jest bezwypadkowe. Tylko jedne drzwi po drugiej stronie mają podwójną warstwę lakieru, więc o to się nie trzeba martwić. Też nie jest zgnity i ogólnie samochód przyjemnie utrzymany. Oczywiście, że sprawną klimatyzację. Auta te są też często kupowane przez klientów, bo naprawdę obsługa nie jest tego samochodu droga. Pod maską mnóstwo miejsca przez 1.4. No i cena też wedle aut innych, na przykład niemieckich, jest dobrze, że tak powiem, wyszacowana, no bo za Golfa, no praktycznie można powiedzieć, że jest szóstka, konkurent. Można jeszcze złapać piątkę w tym roku. Trzeba zapłacić 25 tysięcy z tym łatwym silnikiem do gazu. A tutaj te samochody są po około 16-17 tysięcy, więc możemy spokojnie zaoszczędzić prawie dychę, mając auto koreańskie, które nie ustępuje jakością mechaniki ani wykonania też tak bardzo autom japońskim. W środku trochę taka Toyota, a na zewnątrz delikatnie takie klimaty trochę niemieckie, bo nie oszukujmy się, delikatnie wzorowali się na Oplu i Golfie. No i cóż, wspomniałem Wam o serwisach, jest kilka kartek na wymianę, jest też parę innych dokumentów potwierdzających ten przebieg sprzed, chyba mam dokumenty około 5 lat do tyłu przy tym pojeździe. Na razie na tyle, hej. No to nagrajmy wnętrze Hyundai'a, zacznijmy sobie na początku właśnie od środka, później Wam powiem książkę serwisową, bo już powoli się ściemnia, chciałbym, żeby to po prostu było widoczne. Zaczniemy sobie od lewej strony. Tu mamy dwie elektryczne szyby, panel od zamykania. I tutaj trzeba przyznać, że Hyundai się postarał. To wszystko jest mięciutkie, fajna fakturka, nie niszczy się to. Naprawdę ten materiał się udał, jest lepszy, powiem Wam, w niektórych autach droższych potrafi być naprawdę gorszy. W Fordzie te plastiki przez pewien czas były takie jak tutaj i góra tak samo. Dobrze, przechodzimy do licznika. Licznik też fajnie pomyślany, troszeczkę taki, jak to się mówi, weselszy, nie jest tylko białe cyferki, ale tutaj też jest tak na niebiesko, że tak powiem, on pomalowany, dlatego to właśnie wygląda tak fajnie. Mam, widzicie, spalanie, mamy komputer pokładowy tutaj, jak przyjechał było troszeczkę mniejsze, ale chwilę był zapalony, szybka rundka na myjnie, no to troszeczkę mu to się zwiększyło. Kierownica w porządku, utrzymana, nie wyciachana, nie ma żadnego takiego dużego wytarcia. Wygląda to dobrze. Mamy tutaj ekran środkowy. Pokazuje nam temperaturę. Radyjko, pierdoły, można sobie, jak się nie mylę, go tutaj całkowicie może nie wyłączyć, tylko tak bardziej radio będzie grało, tylko on nie będzie raził w nocy nas w oczy. Tutaj mamy taki drobny schoweczek na jakieś pierdółki. Dalej klimatyzacja. Klimatyzacja jest sprawna. Właśnie się tutaj załączyła. Tutaj mamy pokazane, jak to wygląda. Tutaj się po prostu wybiera przyciskami. Ogólnie to fajnie wygląda, jest dosyć czytelne. Tutaj nam się pokazuje w tym miejscu, czy są zapięte pasy z tyłu. Dalej kolejny schowek. Jakiś możemy tutaj schować portfelik. Tutaj wejście na gniazdko, popielniczka, standardy. Nawet możemy dwa podłączyć, jakieś sobie sprzęty. Tutaj normalne gniazdo, tutaj zapalniczki. Zobaczymy, czy ktoś palił. O, no dziwo, jest czyściutko. Mieszek dobrze utrzymany, nie jest pociechany. Miejsce na kubeczki. I tutaj jeszcze dodatkowo mamy AUX-a i USB-ka. No i tutaj kolejny, dosyć bardzo pojemny schowek. Spokojnie wchodzi jakaś duża rzecz. No i co? Deska sobie widzicie. Fotele ładnie utrzymane, nie są jakieś ściachane. Tak samo drugi boczek. Fajnie, że te plastiki się nie zużywały tak bardzo jak w Volkswagenie. I wyglądało to przyjemnie. Pewnie jak widzicie, auto nie ma elektrycznych lusterek. Taka dość nietypowa wersja.
ale za to ktoś sobie dobrał, jak liczę tutaj, raz, dwa, trzy. Trzy airbagi w słupkach, jeżeli oczywiście to nie są zaślepki, ale w większości aut jest tak, że po prostu jak mamy napisane SRS, a nie jest goła zaślepka, to jest tutaj poduszka, czyli na samym boku mamy 3, po drugiej stronie 6, 2 w fotelach, to 8, to 10 poduszek. Ktoś woli o bezpieczeństwo zamiast sobie ustawienia lusterek i dobrał to też, bo to też jest dosyć rzadko w tych Hyundaiach, o dziwo. Więc taka ciekawa opcja. No i oczywiście jest ISOFIX, wygodny do montażu fotelików. No i myślę, że wnętrza to by było tyle. Wnętrze dość dobre, ładnie utrzymane i nie ma się co wstydzić, że aut tych bardziej takich premium. Książkę, tutaj macie pierwszą stronę z winem. Dalej sobie przechodzimy. Pierwszy wpis miał przy przebiegu, już tutaj patrzę. 28, czy tu jest 2800, 28 tysięcy w 11 roku, czyli po 2 latach. Dalej, o, widzicie? Ktoś przeskoczył sobie jeden ten i tu mamy jednak wpisany rok do tyłu i ten sam powtarzany tutaj, czyli ktoś przegapił jedną stronę w kartce, ale nie ma znaczenia, czyli pierwszy miał przy 15 w 10 roku, czyli rocznie około 15 tysięcy, czyli standardowy, normalny przebieg. Tu dalej przy 42. No i ostatni w Hyundai, nie w Hyundai, tylko mam gdzieś przy 94. Ale mam jeszcze kilka dokumentów na potwierdzenie przebiegu od tego pojazdu i chyba w domu mam jeszcze jeden TIF, ale muszę sprawdzić. Tutaj mamy fakturkę na 600 euro na wymianę tarcz i tutaj macie w roku 2019 w grudniu przy 137. Potem jego przegląd przy 138 robiony w 2020. Jeszcze taki tutaj z wymianami z Boscha. Parę rzeczy porobionych. No i trafiła się jeszcze fakturka na ten samochód, gdzie tutaj ktoś go zakupił. Pan Lukas Ergman. I cena była 2900 euro. Kiedy to było? No, można powiedzieć, że praktycznie 2 lata temu. I tutaj też macie na tej fakturze z tego autohausu wbity przebieg 146, czyli auto przez 2 lata też dowaliło. Dowaliło, brzydko mówię, ale zrobiło 15 tysięcy kilometrów praktycznie rocznie, czyli standardowy przebieg jak na taki pojazd. Więc tutaj mamy przebieg oryginalny i to też czuć po tym aucie, bo auto nie jest wyjechane, nie jest wymęczone, jeździ się nim naprawdę przyjemnie. Zapomniałem wam jeszcze dodać, że auto ma też dopinany hak, więc to dla kogoś, kto używa czasami przyczepki, na pewno fajna sprawa. Teraz widzicie, jak ładnie wygląda niebieskie podświetlenie, jak troszeczkę się ściemni. Naprawdę nie razi to w oczy. Fajny pomysł. No cóż, zapraszam was do polubienia tego filmiku na YouTubie, zostawienia subskrypcji, jakiegoś komentarza, do zaglądnięcia na moją stronę Mavkar Automoto, także na Instagrama. Zawsze możecie tam zadać jakieś pytania przez e-maila, chętnie odpowiem, lub przysłać jakieś zamówienie na samochód. Może coś dla was ciekawego znajdę. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, nie ponosicie dodatkowych kosztów, dostajecie fakturę VAT lub marża i możecie też do samochodu dokupić roczną gwarancję do roku czasu. I kolejna dodatkowa rzecz, jeżeli nie macie tego auto dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę to auto dostarczyć na lawecie. Pozdrawiam!